Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem z kolejny odcinek z gry GTA San Andreas. W dzisiejszym odcinku misję w Las Venturas. Ja jestem. Aha, tutaj kupowałem dom ostatnio, dobrze pamiętam, pamiętam. Landstalker. Jedziemy do Uzi'ego, ponieważ sprowadził się tutaj i przejął sobie jakieś tam kasyno, chyba Four Dragons. Nigdy nie się podpiął na autostradzie tutaj, bo serio, are you fucking kidding? Bo to jest faktycznie nie do wykonania. Ale muszę przejechać na drugą stronę. Mission passed. What the f... What the fuck, ludzie? Nie mam jakiś tuning, ale na razie nie mam żadnego domu z garażem, a będzie trzeba kupić w takim razie. Dobra, skoro jestem w tym miejscu, to sobie zapiszę. Aha, myszka nie działa. Ok. Ok, myszko. Dobra. Casino Four Dragons, czyli chyba trzeba mieć schowaną broń. Tutaj można albo dużo wygrać, albo dużo stracić. Ketchup na zderz. O, pamiętam tę misję. Idiot! Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it. What the fuck was that? Hello? Hello? What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, this what you've been doing? Yeah, it's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here, and each of them has a stake in Caligula's casino. And some whacked-out lawyers running it for them. You could be any one of them. Or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Sound like we got a deal then. Boss, the boys found some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait, hold up, hold up, come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they're dealing with full-fledged psychos. Tie them to the front of the car, let him sweat it out a little. And I'll be out there in a little while. See if we can make this guy squeal. That's my call. Z prawdziwymi psychopatami, dokładnie. Hey, hey, who the fuck? Who are you? Untie me, huh? You know what? I think we're gonna take a little drive. What are you fucking stupid? I'm not joking here. Untie me, motherfucker. Nah, I think I'm gonna leave you right where you are. You got any idea that keeper? Się zbugował, się garaż po prostu nie otworzył. Nah, but I think I'm gonna find out. Hey, what you doing? Kur... Pierwszy fej! Tu tu tu... Pierwszy fail. Jest najgorszy. No to już mamy pierwszego faila podczas całej gry San Andreas.
Niestety. Pierwszy fail musiał być. Las Venturas. Pierwszy fail. Misja Kerub na zderzaku. Hey, hey, who the fuck? Who are you? Untie me, huh? Gminna perspektywa teraz jest chyba, nie? A nie. You got any idea in that pea brain head of yours who the fuck I am? Nah, I think I'ma find out. Wiem. Będę tak jeździć, aż go to nie napełni. Aha. No, czemu nic się nie robi? Gdzie tu jest pewien spray albo coś takiego? Tu. Bo słuchaj się, tak, taki mały paseczek został, nie? Nie, jeszcze bym go zabił, nie? Noho. Hey, what you doing? The family will make you pay for that. No nareszcie. Dowiedzieliśmy się, kto już macza w tym palce. Pójdźmy to zapisać. Niestety jest fail, pierwszy fail. Ale prędzej czy później, później, tak? A później musiał nastąpić. Więc nastąpił w Las Venturas podczas pierwszej misji. Wybuchowa sprawa. Ha, ha, ha.
glorious sound of a hole-in-one. Great shot, boss. Thanks. Not bad, Woolsey. So, the Sindaco family was behind the attempts to sabotage our venture. I wonder why it's only them and not the others. Probably ain't just them. Rule of the streets, don't snitch. What we need is to hit the Mafia casino. Yeah, go jack the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbanging. It's a whole different league. Yeah, you right. It'll take some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. What the? Ah, bad luck. Listen, you're gonna need a crew and some special equipment. Yeah, it'll take some explosives. Always gotta blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine southwest of the city limits. They must have explosives. I'll go peep it out. Tak, tam nie musieli wszystko ładnie zaplanować. Wezmę sobie PCJ-ta. I jedź do kamieniołomu! Dobrze pamiętam, to jest bardzo fajna misja. Wow, 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 wow. Nie spadłem, to się liczy. Chciałem go zabić. Pada deszcz. To się robi tak. Chodzi się na motor. Nie wejdę na motor, nie ma opcji. Wejdź na ten kamieniołom i ukradnij dynamit. Widzicie, ktoś się tam buguje z tyłu w tle? Dynamit jest przygotowany do wysadzenia. O chuj. Zabierz go, zanim robotnicy go zniszczą. Trzeba zrobić Aladdin, motherfucker. Co mam przez to na myśli? Aladdin, motherfucker. O, oh, fuck. Ty będą. Jak mam to wziąć? Czegoś ciężkiego, aby rozwalić skrzynię z dynamitem. Aha, dobra, wystarczyło zrobić jedną rzecz. Nie muszę tego dynamitu gonić ogólnie. No i koniec. Coś ciężkiego. Na przykład to. What do you think you're doing? Dude. Największy pojazd San Andreas. Wywrotka. Hey, you can't come down here. Stay away from that stuff. Nieco z tego? Ja mogę. Coś dupło, nie? Nie mam zamiaru dowiedzieć się, co walnęło. Tylko dwie laski dynamitu. I ostatnia. Proszę bardzo, teraz musimy iść na tego Sancheza. Ochrona blokuje wyjazd. Wiem, to tylko... Krosowej i poszukaj jednej drogi ucieczki. Oczywiście burza piaskowa, nie jakby inaczej, żeby było milej.
Umieraj. Nic nie widzę. Taka burza. No. No. Perfekt. Tam? Tam. Perfekt. Teraz tylko musimy go dostarczyć. Delivery for Woolsey. Hey, you be careful with that. Jeźdź do kamieniu, albo zachęcę do tamtejszych misji, nie chcę. What is this? Nie pamiętam tego znaczka jakoś. Mam za nich pamięci. No ale póki zrobimy mi się te od triady, później będziemy robić te pieniądze. Chyba się trzyma, że będę wymagany czy coś takiego. Jest tam coś takiego? No jest tam misja, ale my idziemy tutaj. Chyba, że coś będzie wymagane, bym się... Masz swoje żetony. Hit me. Are you sure, man? Yeah, I'm going for a 5-card hand. Come on. Okay. Here. I'm a stick. What you got? How would I know? You tell me. Not good, man. You got a 47. Damn. You're bad luck for me. You know, when I play the other guys, I always win. Boss, take a look at these two chips. One's a fake. That's amazing. You didn't even touch him. No, I just took a guess. Why else would he come in with two chips and sound so worried? You take a look. Oh yeah, the dragon on this got the sunglasses and a white stick. Insolent bastards! I'll make sure the cashiers are extra vigilant. It's obvious where these chips are coming from. The Sindaco family owns a plastics factory across town. I'm gonna blow it to shit! Man, look, don't trip. I got you on this. Dobra. Musimy dowiedzieć się, skąd pochodzą żetony. Udaj się do fabryki. Nie lubię, jak jest za bardzo misji w Las Venturas, ale... też są spoko. Dopóki nie dojdę do misji, w którym muszę gonić samolot innym samolotem. To jest misja, przy której sobie wypróbam żyły. Nie chętnie bym się powiesił przy robieniu jej, ale... tam na pewno będzie z faili 10. Więc jedziemy na razie tą fabrykę rozdupcić. Pewnie są trzy gwiazdki po tym, ale nie jestem tego pewien. Ale to jest to miejsce, nie. To nie, dobra, mi się pomyliły dwie fabryki. Ale nagle jak jestem. Nie, pomyliły mi się wszystkie misje, nieważne. Dobra. Idziemy rozwalić fabrykę żetonów. Najprościej będzie. Poszłam sobie trochę z M16, żeby nabić sobie skilla do niej. Gdzie oni tą fabrykę mają? O, nie było gdzieś bliżej albo coś takiego? Widzicie? Nienormalne. Tu krzaki wystają. O, to jest ta fabryka. To się robi tak. Hops. Hops. Piła łańcuchowana, oczywiście, że biorę.
Chciałbym w bak strzelić. Zrobiłbym to perfekcyjnie. Hey, who's this prick? Somebody take care of this joker. Pięknie. Nie robię już tak. Jeszcze jakaś? Idealnie. Gun in your face, huh? Jak mi wziął z combat shotguna? Dobra, idziemy stąd. Nie tędy. Dobra, uciekajmy. Chciałem powiedzieć, fabryka plastiku rozwalona. Koniec fałszywych żetonów. Nie ma oszukiwania. Nigdy więcej. O, dobra. Pan policjant był chyba niemiły. Ach, ten tapping na, kurde, na autostradzie w Las Venturas. Bardzo. Hey Carl, how'd it go? Tell Woozy we'll be getting no more trouble with them counterfeit chips. No. No i dobrze. 10 tysięcy. Misja przed. Piszmy sobie oczywiście. Cóż, ale w tym odcinku to na tyle. Myślę, że się podobało i zapraszam was do kolejnego odcinka z GTA San Andreas. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!